Zapraszamy na kolejne słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a. Tańczące sylwetki. Tak, Watsonie, masz rację. Nie warto kupować tych południowoafrykańskich akcji. To podejrzany interes. Co? A skąd ty, Ulrichem? Przyznaj się, że cię kompletnie zaskoczyłem. Odgadłem twoje myśli. Istotnie. Właściwie powinienem zażądać, abyś to zdumienie potwierdził na piśmie. A dlaczego? Ponieważ za 5 minut powiesz, że moje wnioskowanie było śmiesznie proste. Z całą pewnością niczego takiego nie powiem. A widzisz, drogi Watsonie, to wcale nie jest takie trudne. Trzeba po prostu ułożyć łańcuch wniosków, z których każdy wynika logicznie z poprzedniego. Mając gotowy wynik, usuwamy wszystkie pośrednie wnioski i słuchaczowi przedstawiamy tylko punkt wyjściowy rozumowania i ostateczny wynik. To wywiera przeważnie wstrząsające wrażenie. Ot, taka sztuczka obliczona na efekt. Ciekawe, jak było w tym przypadku. Po prostu spojrzałem na zagłębienie pomiędzy twym palcem wskazującym a kciukiem lewej ręki. Na podstawie tej obserwacji stwierdziłem, że nie zamierzasz ulokować swego niewielkiego kapitału w polach złotodajnych. A jaki tu może być związek? Bardzo ścisły. Otóż, gdy wczoraj, Watsonie, wieczorem wróciłeś z klubu, zauważyłem na twej lewej ręce, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, ślady kredy. Grałeś w bilard. I aby natrzeć kij, w tym właśnie miejscu umieściłeś kredę. Zgadza się? No tak, ale... Z nikim innym, prócz Thurstona, nigdy nie grywałeś w bilard, prawda? 4 tygodnie temu opowiadałeś mi, iż Thurston otrzymał opcję na kupno jakiejś posiadłości w południowej Afryce. To opcja prawda. Ta wygasła w ciągu miesiąca, a więc wczoraj musiałeś ostatecznie zdecydować się, czy przystąpisz do spółki, tak? Zgadza się. Twoja książeczka czekowa leży w moim biurku i nie prosiłeś mnie o klucz, czyli nie masz zamiaru lokować w ten sposób pieniędzy. Och, jakie to śmiesznie proste. A widzisz, Watsonie, po rozwiązaniu każdy problem wydaje się dziecinnie prosty. Zobaczymy, jak dasz sobie radę z niewyjaśnionym. Popatrz na tę kartkę i pokaż, co potrafisz. No ale szolm się, to przecież dziecinne gry z mowy. Tak sądzisz? A cóż to może być innego? To właśnie chce koniecznie wiedzieć pan Hilton Cabot, właściciel majątku ziemskiego Riddingthorpe w hrabstwie Norfolk. Ta kartka była załączona do listu, który nadszedł ranną pocztą. On sam ma przyjechać późniejszym pociągiem. O, słyszysz, Watsonie? Tak, dzwonek. To z pewnością pan Cabot. Z pewnością pan Cabot. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Nazywam się Cabot. A proszę bliżej. Czekaliśmy właśnie na pana. Proszę siadać. No i co panowie sądzą o tym wypadku? Słyszałem, panie Holmes, że lubi pan tajemnicze zagadki. Ta jest chyba jedną z najdziwniejszych. Papier z hieroglifami specjalnie wysłałem wcześniej, aby pan miał czas zbadać go przed moją wizytą. Na pierwszy rzut oka wygląda to na szereg maleńkich, tańczących figurek. Dlaczego przypisuje pan temu jakieś znaczenie? Nigdy bym tego nie uczynił, gdyby nie zachowanie mojej żony. Te dziwaczne rysuneczki śmiertelnie ją przeraziły. Co prawda nie powiedziała mi tego, ale zorientowałem się po jej zachowaniu. I właśnie dlatego chciałbym wyjaśnić tę całą sprawę. W takim razie rzecz zapowiada się ciekawie. W swoim liście podał mi pan kilka szczegółów. Byłbym jednak panu bardzo zobowiązany, gdyby pan zechciał jeszcze raz wszystko opowiedzieć. Tak, ale... Ja zupełnie nie umiem opowiadać. No. Jeśli bym więc niezbyt jasno się wyrażał, proszę mi przerwać. Oczywiście. Zaczęło się to w zeszłym roku, po moim ślubie. Aha, może najpierw opowiem, jak do niego doszło. Prosimy. Przed rokiem przyjechałem do Londynu. W pensjonacie, w którym zamieszkałem, poznałem młodą Amerykankę, Elsie Patrick. Tak. Nim upłynął miesiąc, zakochałem się w niej i pobraliśmy się. Myślą panowie zapewne, że to szaleństwo, aby mężczyzna z dobrej, starej rodziny
zawierał związek małżeński z kobietą, o której przeszłości ani pochodzeniu nic nie wie. No, mieliśmy okazję słyszeć o większych szaleństwach. Ale zrozumiecie, panowie, mój postępek, gdy zobaczycie i poznacie moją żonę. Muszę zresztą przyznać, że Elsie dała mi wszelkie szanse wycofania się z powziętej decyzji. Wyznała, że miała w swym życiu kilka bardzo nieodpowiednich znajomości, lecz w sobie samej nie ma nic do zarzucenia. Dodała także, że jeśli mimo tego, co mi powiedziała, zechce poślubić ją, muszę przyrzec, że nigdy nie będę się starał dowiadywać o jej przykrą przeszłość. Oświadczyłem, że zgadzam się na jej warunki i dochowałem ich. Byliśmy szczęśliwi do czasu, kiedy przyszedł list, mniej więcej miesiąc temu. List? Tak, do żony z Ameryki. Zauważyłem znaczek pocztowy. Przeczytała list i zbladła śmiertelnie, po czym wrzuciła go w ogień. Nie uczyniła potem na ten temat najmniejszej zmianki. Ja również milczałem, dałem przecież słowo. Od tej pory Elsie zachowywała się bardzo niespokojnie, a najgorsze zaczęło następować dopiero potem, mniej więcej przed tygodniem. W ubiegły wtorek zauważyłem na parapecie jednego z okien szereg małych, śmiesznych figurek, podobnych do tych na kartce. Tak. Narysowano je kredą. Myślałem, że to sprawka chłopca stajennego, ale on nic o tym nie wiedział. Kazałem zetrzeć te rysunki. Kiedy później mimochodem wspomniałem o ich żonie, przejęła się tym bardzo i prosiła mnie gorąco, abym następnym razem pokazał jej te bazgroły. W ciągu tygodnia nie zaszło nic godnego uwagi. Dopiero wczoraj znalazłem ten papier. Proszę. Leżał na zegarze słonecznym w ogrodzie. Gdy pokazałem go Elsie, padła zemdlona. A kiedy odzyskała przytomność, z jej oczu wyzierał obłędny strach. No i wtedy właśnie postanowiłem zwrócić się z tą sprawą do pana. Nie jestem człowiekiem bogatym. Gdyby jednak mojej ukochanej żonie zagrażało jakieś niebezpieczeństwo, cały mój majątek oddam, by jej bronić. A czy nie sądzi pan, panie Kabit, że najlepszym wyjściem byłoby namówić żonę, by zdradziła panu swą tajemnicę? No, oczywiście. Tak by było najlepiej. Miałaby wówczas okazję przekonać się, że jestem jej najlepszym przyjacielem, ale przyrzeczenie obowiązuje, panie Holmes. No, nie mogę nakłaniać jej do wyznań. Mam jednak prawo działać na własną rękę i tak zamierzam uczynić. Pomogę panu. Aha, czy nie zauważono kogoś obcego w sąsiedztwie pańskiej posiadłości? Nie. Jeżeli się nie mylę, mieszka pan w bardzo spokojnej okolicy, gdzie prawdopodobnie każda nowa twarz zwraca na siebie uwagę. To dotyczy tylko mego najbliższego otoczenia, tak. Bo nieopodal znajduje się kilka uzdrowisk i okoliczni farmerzy wynajmują pokoje kuracjuszom. Te rysunki zawierają jakąś treść. Jeśli szyfr ułożono metodycznie, z pewnością zdołamy ją poznać. Jednak ten jeden rysunek do tego nie wystarczy. Gdyby znowu ukazały się nowe tańczące sylwetki, proszę za każdym razem sporządzić ich kopię. Ach, zrobię to z pewnością. Tak. Trzeba też dyskretnie zbadać, czy w najbliższej okolicy nie pojawił się ktoś nowy. Jest to jedyna rada, panie Kabit, jakiej mogę udzielić panu w tej sytuacji. Za mało mamy konkretów, które by dawały podstawę do wszczęcia dochodzenia. Jeśli by nagle coś się wydarzyło, to w każdej chwili jestem do pańskiej dyspozycji. No, jestem panu bardzo wdzięczny. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Kabit. No i co o tym sądzisz, mój drogi? No, pan Kabit to wspaniały człowiek. Potomek starej angielskiej rodziny, uczciwy, szlachetny. A wiesz, Holmesie, szczególnie zaimponowała mi jego miłość i zaufanie do żony. Masz słuszność, Watsonie, ale mnie bardziej interesuje, co sądzisz o wydarzeniach, które stały się przyczyną wizyty pana Kabita. Chodzi ci o te rysuneczki? Tak. Ach, to z pewnością jakiś żart. Sprawa działa mi już na nerwy, panie Holmes. Nie jest przyjemne, gdy otaczają pana niewidzialni, nieznani osobnicy
O niewiadomych zamiarach. Proszę się uspokoić. Ale stokroć gorzej jest, gdy widzi pan, że ta sytuacja wpędza do grobu żonę. Czy mimo to nie odkryła przed panem nawet rąbka tajemnicy? No, niestety. Chociaż były chwile, że biedactwo już chciało coś powiedzieć, ale no, nie zdecydowała się na to. Starałem się jej to ułatwić, ale przyznaję, czyniłem to bardzo niezręcznie. Widzę, że ma pan jakieś nowe wiadomości. O, tak, tak. Mam kilka nowych rysunków tańczących figurek. Proszę, może pan obejrzeć. A teraz najważniejsze. Widziałem tego osobnika. Co? Widział pan autora tych rysunków? Tak, tak. Pozwoli pan, że opowiem wszystko po kolei? Oczywiście. Następnego dnia po mojej pierwszej wizycie u pana pojawiły się nowe rysunki tańczących sylwetek. Narysowano je kredą na czarnych drzwiach magazynu. Magazyn dobrze widać z frontowych okien domu. Mhm. Oto kopia tych rysunków. Tak. 9 znaków. Proszę dalej mówić. Po sporządzeniu kopii starłem znaki, lecz po 2 dniach pojawił się nowy rysunek. Ten. Też 9 znaków, ale innych. Ciekawe. Znakomicie. Nasze materiały szybko się powiększają. A w 3 dni później następną wiadomość pozostawiono na zegarze słonecznym. Był to zagryzmolony kawałek papieru, przygnieciony kamieniem. O! Jak pan widzi, znaki są dokładnie takie same jak poprzednio. Tak. Zdecydowałem się wreszcie urządzić zasadzkę. Z rewolwerem w ręku zaczaiłem się w moim gabinecie, skąd mam rozległy widok na okolice. Mm-hmm. Około 2 nad ranem przyszła do mnie żona, nalegając, abym położył się spać. Starała się przekonać mnie, że nie powinienem zwracać uwagi na bezsensowne żarty. Gdy nie zgodziłem się, zaproponowała, żebyśmy wyjechali. Tak? Tak. Oczywiście odmówiłem. W czasie tej rozmowy ujrzałem nagle w blasku księżyca, że jej blada twarz staje się biała jak płótno. Jej drobna dłoń zacisnęła się kurczowo na moim ramieniu. W cieniu koło magazynu coś się poruszało. Ciemna, czołgająca się sylwetka wypełzła zza narożnika i przyczaiła się koło drzwi. Zerwałem się z miejsca. Wówczas żona objęła mnie konwulsyjnie i starała się mnie przytrzymać. No, nie mogłem się uwolnić z jej desperackiego uścisku. Gdy w końcu udało mi się to i dobiegłem do magazynu, tajemniczy cień zniknął. Tak. Pozostawiając nowy ślad swojej obecności. Na drzwiach widniał rysunek tańczących sylwetek. Żadnych innych śladów nie znalazłem. Ale dziwna sprawa. Ten osobnik musiał czaić się w tym czasie gdzieś w pobliżu, ponieważ rano zauważyłem nowe rysunki. Oczywiście skopiował je pan. A tak! To te 5 znaków. A proszę mi teraz powiedzieć, czy ten rysunek, który pan znalazł rano, stanowił dodatek do poprzedniego? Był narysowany na drugiej połowie drzwi. Wspaniale. Wspaniale, to bardzo ważny szczegół. Pańskie opowiadanie jest niezwykle interesujące. Ale nie mam już nic więcej do powiedzenia. Mogę tylko dodać, że byłem zły na żonę. Przecież gdyby mnie wtedy nie przytrzymała, złapałbym tego łajdaka. A jak żona tłumaczy swoje postępowanie? Twierdzi, że bała się, aby nie spotkało mnie nieszczęście. A może obawiała się raczej o tajemniczego intruza? Ach, nie, z pewnością, nie. Co prawda mnie także przemknęło przez głowę takie podejrzenie, bo przecież trudno uwierzyć, że nie zna tego człowieka i nie wie, co oznaczają te dziwne rysunki. Jednak jest coś takiego w jej głosie i spojrzeniu, co nie pozwala w nią wątpić. Nie, teraz jestem zupełnie pewien, że troszczyła się tylko o moje bezpieczeństwo. Tak. Jak długo pan będzie przebywał w Londynie? Wracam dziś do domu. Za nic nie zostawię żony samej. Jest bardzo zdenerwowana. No, słusznie. A poza tym mam taki plan. Ukryję się w zagajniku z moją służbą. A kiedy ten osobnik się pojawi, sprawię mu takie lanie, że da nam w końcu spokój. O, obawiam się, panie Kabit, że te proste środki nie pomogą. To poważna sprawa. Niestety teraz nie mogę z panem pojechać, ale już wkrótce będę mógł wyjaśnić tę zagadkę.
Och, będę panu bardzo wdzięczny. Co powiesz? Holmesie, czy powiesz mi wreszcie, o co tu chodzi? Niczego z tej całej historii nie rozumiem. Cierpliwości, drogi Watsonie. Cierpliwości. Wyślę dzisiaj telegram. Jeśli otrzymam odpowiedź, jakiej się spodziewam, obiecuję ci bardzo interesującą historię. Holmesie, przyszedł list od pana Cabita. Pisze, że dziś rano znalazł na zegarze słonecznym nowy rysunek. Przysłał kopię, proszę cię bardzo. Bardzo dużo tych figurek, o widzisz? Pokaż. Tutaj. Czy dziś w nocy odchodzi jeszcze jakiś pociąg do Northwatch? Chwileczkę, zaraz sprawdzę. A nie, ostatni już odszedł. Niedawno dostałem odpowiedź na mój telegram, Watsonie. Jest dokładnie tak, jak przypuszczałem. Musimy jechać do pana Cabita pierwszym rannym pociągiem. Ale coś... Nie mamy chwili do stracenia. Nasz poczciwy pan Cabit wpadł w niebezpieczną matnię. Przepraszam. Panowie są detektywami z Londynu. Jadą panowie do Reading Thorpe do pana Cabita? Skąd to przypuszczenie? Niedawno przyjechał inspektor Martin z Norwich. A może panowie jesteście lekarzami? Ale ona podobno już umiera. Zresztą, nawet jak ją uratujecie, to chyba tylko dla szubienicy. Nie mamy najmniejszego pojęcia, co się tam mogło zdarzyć. Aha, rozumiem. To okropna historia. Doszło do strzelaniny. Podobno najpierw pani Cabit strzeliła do męża, a potem do siebie. W rezultacie pan Hilton Cabit poniósł śmierć na miejscu, a jej życie wisi na włosku. Co pan mówi? Och, dobry Boże, to przecież jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych rodów w hrabstwie Norfolk. Witam, panie Holmes. Ale przecież zbrodni dokonano o 3:00 nad ranem. W jaki sposób dowiedział się pan o tym? Przewidywałem taki rozwój wypadków i przyjechałem, aby im zapobiec. Aha, wobec tego wie pan więcej ode mnie. Nic z tego nie rozumiem. Słyszałem, że to było bardzo dobrane małżeństwo. Panie inspektorze, jedyna poszlaka, jaką posiadam, to rysunki tańczących sylwetek. Ale sprawę tę później wyjaśnię panu. Niestety nie udało mi się zapobiec tragedii. Trzeba więc chociaż wyjaśnić sprawę, aby przynajmniej sprawiedliwości stało się zadość. Bardzo mi na tym zależy i zapewniam pana, że użyję do tego całej swojej wiedzy. Czy wspólnie przeprowadzimy dochodzenie, czy też woli pan, abym działał na własną rękę? Będę dumny, panie Holmes, jeśli będziemy razem pracować. Wobec tego zaczniemy od ustalenia okoliczności zajścia. Panie inspektorze, tak. Stan pani Cabit jest lepszy niż przypuszczałem. No, kula przeszła przez przednią część czaszki. Czy może zeznawać? Nie. Myślę, że długo jeszcze nie odzyska przytomności. Panie doktorze, czy zdaniem pana pani Cabit sama strzeliła do siebie, czy też zrobił to kto inny? Tego nie wiem. W każdym razie strzał był oddany z niewielkiej odległości. W pokoju znaleziono tylko jeden rewolwer. W jego magazynku brakowało 2 naboi. Pana Cabita trafiono prosto w serce, więc z równą dozą słuszności można przypuszczać, że to on strzelił do niej, a później do siebie, jak też, żeby ona odwrót. Tak. A gdzie leżał rewolwer? Na podłodze. W jednakowej odległości od każdego z nich. Tak. Czy ktoś go ruszał? Nie sądzę. Zająłem się tylko ratowaniem pani Cabit. Kazałem ją przenieść do sąsiedniego pokoju. Zachował się pan bardzo roztropnie. Kto posłał po pana? Kucharka nazwiskiem Sanders. Sanders. Tak, Sanders. Dziękuję panu. Inspektorze, musimy przesłuchać kucharkę. Oczywiście. Pani Sanders, czy to pani odkryła zbrodnię? Tak. Obudził mnie odgłos wystrzału. Ilu wystrzałów? 2.
Ile czasu upłynęło między wystrzałami? Około minuty. Proszę mówić dalej. Zerwałam się z łóżka i zbiegłam po schodach. A drzwi od gabinetu były otwarte, a na stole paliła się świeca. Pan Kabit leżał na środku pokoju, zwrócony twarzą do światła. Już nie żył. A pani Kabit leżała pod oknem, miała taką straszną ranę. Czy okno było otwarte? Nie, zamknięte. Dym i zapach prochu wypełniał cały pokój i hol. A czy okno było zamknięte od wewnątrz? A tak. A drzwi do domu? Właśnie, drzwi. Też, Proszę się skupić, pani Sanders. Czy nie czuła pani prochu już na górze w czasie, gdy pani wychodziła ze swego pokoju? Zaraz, no. Chyba tak. Zwracam panom uwagę na ten szczegół. Co było później? Posłałam po lekarza i policję. Potem razem z doktorem przenieśliśmy panią do sypialni. Czy ruszała pani coś w gabinecie? A nie! Nikt oprócz mnie tam nie wchodził do czasu przyjazdu lekarza. Starałam się ratować biedną panią. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przeprowadzimy teraz dokładne oględziny mieszkania. Watson, obejrzyj ciało pana Kabita. Tak jest, Holmesie. Holmesie, strzelono do niego z przodu. Kula przebiła serce, natychmiastowa śmierć. Czy widzisz jeszcze coś szczególnego? No tak, jego strój świadczy o tym, że został gwałtownie wyrwany ze snu. Spójrz, niedopięty szlafrok. Brawo, wspaniale dedukujesz. Czy coś jeszcze, ślady prochu? Brak. Nie ma śladów prochu ani na szlafroku, ani na rękach. Zaraz. Tak. Rzeczywiście. Odnalazłem ślady prochu na twarzy pani Kabit. Tak. A na rękach? Na rękach nie. W takim razie nie strzelał ani pan Kabit, ani jego żona. Nie, mój drogi. Brak śladów prochu nic nie oznacza. Jak to? Ja nie rozumiem. Przecież można oddać wiele strzałów, Watsonie, bez pozostawienia śladów, o ile proch nie wypryśnie ze źle dopasowanego naboju. Proponuję teraz usunąć zwłoki pana Kabita. Zajmę się tym. Doktorze, czy wyjął pan kulę, która zraniła panią Kabit? Nie. Aby tego dokonać, trzeba by przeprowadzić poważną operację. A stan chorej nie pozwala na odwiezienie jej do szpitala. Nie rozumiem, po co panu ta kula? Przecież wiadomo, że w rewolwerze były 4 naboje. 2 wystrzelono, tak. Prawda? 1 do pana Kabita, a 2 do jego żony. Tak by się wydawało, panie inspektorze. Lecz wobec tego... Jak wytłumaczy mi pan pochodzenie kuli, która przebiła ramę okna? Gdzie? Tu. Tu. Po prawej stronie. Rzeczywiście. Jest pan bardzo spostrzegawczy. Po prostu tego śladu właśnie się spodziewałem. Zaraz, Holmesie, ale skoro oddano 3 strzał, to musiała być 3 osoba. A któż to mógł być? I w jaki sposób uciekł? Watsonie, właśnie to pytanie wymaga odpowiedzi. Kucharka zeznała, że opuszczając swój pokój poczuła zapach prochu, prawda? Powiedziałem wówczas, że ten drobny szczegół jest niesłychanie ważny. Ale... Czy pamięta pan to, inspektorze Martin? Tak. Tylko, że nie rozumiem, do czego pan zmierza. Sądzę, że w chwili oddawania strzałów tak okno, jak i drzwi pokoju były otwarte. W przeciwnym razie dym nie mógłby się tak szybko rozejść po całym domu. W pokoju musiał być przeciąg, panowie, ale mogło to trwać bardzo krótko. Tak. A jak pan tego dowiedzie? Ponieważ świeca nie zgasła, panie inspektorze. Kapitalny. Wspaniały. Poza tym w tej historii brała udział osoba 3. Stała na zewnątrz przy parapecie i strzeliła do środka. Ale w jaki sposób? W jaki sposób i kto zamknął później okno od wewnątrz? Pani Kabit zamknęła je odruchowo. A teraz wyjaśnimy sprawę 3 kuli. Z pewnością wystrzelono ją z wnętrza pokoju. Wskazuje na to kierunek, w jakim rozłupała drewno ramy okiennej. A teraz Watsonie. Tak jest.
Watsonie, spytasz kucharki, czy naprawdę słyszała tylko dwa strzały, dobrze? Podejrzewam, że ten pierwszy musiał być głośniejszy. Dobrze, Holmesie, idę. Pan, tak. Panie inspektorze, dowie się, czy w okolicy znajduje się jakiś zajazd lub miejscowość o nazwie Elgris. Elgris. Tak, ja w tym czasie obejrzę ogród. Holmesie, kucharka upiera się, że słyszała tylko dwa strzały. No ale pierwszy rzeczywiście był chyba głośniejszy. Z pewnością, bo to nie był jeden, a dwa prawie równoczesne strzały. A pan inspektorze? Przyprowadziłem chłopca stajennego. Twierdzi, że kilka mil stąd mieszka farmer o nazwisku Elgris. Tak, panie. W kierunku East Raston. Czy ta farma leży na odludziu? Na zupełnym pustkowiu. Czyli można przypuścić, że jeszcze nic tam nie wiedzą o wypadkach, jakie się tu wydarzyły. Tak, to zupełnie możliwe. Właśnie. W takim razie osiodłaj konia, mój chłopcze. Zawieziesz list na tę farmę. Aha, masz go doręczyć tylko tej osobie, do której jest zaadresowany. I w żadnym wypadku ani słowem nie wspominaj o tym, co tu się zdarzyło. Dobrze, proszę pana. Ja też nie próżnowałem, proszę panów. Pod oknem znalazłem łuskę, trzecią łuskę. Osobnik pod oknem strzelał z pistoletu. Zostawił też masę charakterystycznych śladów. Teraz mamy wszystko, co trzeba. Wszystko. A kogo pan podejrzewa? O, za chwilę panu odpowiem. Wpierw jednak poproszę pana o wydanie służbie polecenia, by w razie jakiejś wizyty nie udzielała nikomu żadnych informacji. Trzeba gościa od razu wprowadzić do salonu. Aha, rozumiem. Holmesie, zaadresowałeś list do jakiegoś Apes Lenny? Kto to? Dowiesz się za chwilę, Watsonie. Zagadka została rozwiązana. No. Teraz sprawy toczą się już własnym torem. Najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić, to uzbroić się w cierpliwość i czekać, co nam los przyniesie. Ale na co w takim razie czekamy? Na mordercę, panie inspektorze. Panie Holmes, współpraca z panem przynosi mi prawdziwy zaszczyt. Proszę mi wybaczyć moją szczerość, ale pan odpowiada jedynie przed sobą. Ja zaś mam zwierzchników. Jeśli adresat pańskiego listu jest rzeczywiście mordercą i jeśli uda mu się uciec, podczas gdy ja tu spokojnie siedzę, to z pewnością będę miał duże kłopoty. Drogi inspektorze, proszę się nie martwić. No. On nie będzie próbował uciec. Skąd pan to wie? Uciekając, przyzna się do winy. Ale przecież lepiej iść do niego i zaaresztować go. Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu, skoro on sam tu przyjdzie. Sam? A dlaczego miałby tu przychodzić? Ponieważ napisałem list, w którym poprosiłem go o to. Nie, no przecież to zupełnie nieprawdopodobne, panie Holmes. Dlaczego? Sądzę, że właściwie ułożyłem list. Rozumiem pana obawy, inspektorze, i zapewniam pana, że najdalej za godzinę aresztuje pan przestępcę. Teraz zaś możemy spędzić czas w sposób interesujący i zarazem korzystny dla pana. Proszę spojrzeć łaskawie na te rysunki. Co pan o nich powie? Dziecinne gryzmoły. Dziecinne gryzmoły. Zupełnie tak samo zareagował na nie drogi doktor Watson. Och, Holmesie. A właśnie te dziwaczne rysunki były zwiastunami tej strasznej tragedii. Znam dosyć dobrze wszelkie rodzaje tajnego pisma. Sam jestem autorem niewielkiej monografii na ten temat, gdzie zanalizowałem 160 różnych szyfrów. Przyznaję jednak, że z takim typem szyfru spotkałem się po raz pierwszy. Jego twórca osiągnął swój cel.
Nieudolne rysunki sylwetek miały zatrzeć wrażenie, iż tworzą szyfr i zawierają w sobie jakąś treść. Doskonale imitują obrazki skreślone ręką dziecka. Gdy jednak uzyskałem dostatecznie dużo materiału porównawczego, złamałem szyfr. Nie będę nudził pana szczegółami całej pracy. Warto jednak, panie inspektorze, aby wiedział pan, że podstawą wyjaśnienia każdego szyfru jest oznaczenie najczęściej występujących symboli najczęściej używanymi literami. Jak pan wie, w angielskim E jest właśnie taką literą. Tak. Rozszyfrowałem pierwszą wiadomość. Brzmiała ona: jestem tutaj, Abe Slaney. Był to ogromny krok naprzód, panie inspektorze. Z łatwością rozszyfrowałem drugie zawiadomienie. U El Gris. Chodźcie. Niesamowite. No, i co pan potem zrobił? Założyłem, że ten Abe Slaney jest Amerykaninem, tak? Ponieważ Abe to skrót imienia używany przez Amerykanów, a poza tym to właśnie list z Ameryki był początkiem wszystkich zdarzeń. Aha. Dlatego zadepeszowałem natychmiast do mego przyjaciela z Komendy Policji Nowojorskiej z pytaniem, czy zna to nazwisko. Jego odpowiedź brzmiała: to niebezpieczny oszust z Chicago. Tego samego dnia dostałem kolejną kartkę przesłaną przez pana Akabita, której treść po rozszyfrowaniu brzmiała: Elizo, przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Jak pan widzi, ów nikczemnik zaczął groźć. Tak, tak. Sprawa stała się poważna. Natychmiast udałem się z przyjacielem, doktorem Watsonem, do Riddingthorpe. A niestety za późno. Tak jest. O, jeśli się nie mylę, pan Abe Slaney właśnie nadchodzi. A teraz, panowie, zajmijmy nasze stanowiska. Tak. Należy zachować wszelkie środki ostrożności, gdyż jest to bardzo niebezpieczny typ. Spokój, nie ruszaj się. Spokój. Co to znaczy? Puść. No dobra. No dobrze, jesteście górą. Przyszedłem, ponieważ pani Kabit prosiła mnie o to. Gdzie ona jest? Pani Kabit jest ciężko ranna. Niemożliwe. Pan chyba oszalał. Kto to zrobił? Znaleziono ją ciężko ranną u boku martwego męża. O Boże. Przyznaję, strzeliłem do Kabita. Ale w obronie własnej, bo on strzelał do mnie. Ale nie zraniłem Melcy. Nigdy w życiu nie uczyniłbym jej żadnej krzywdy. Groził jej pan. Zgoda, to prawda. Ale nie strzeliłbym do niej. Kochałem ją. Była kiedyś moją narzeczoną. Chciałem tylko, by do mnie wróciła. Uciekła od ciebie, gdy przekonała się, kim jesteś. Uciekła nawet z Ameryki, by stracić cię z oczu. A ty tropiłeś ją i zatruwałeś jej życie. Zabiłeś jej męża, a ją popchnąłeś do samobójstwa. Odpowiesz za to przed prawem, Abe Slaney. Zaraz, ale list od Elsie. Jeśli jest rzeczywiście poważnie ranna, to kto napisał ten list? Ja napisałem. By zwabić cię w pułapkę. Niemożliwe. Nikt poza kilkoma osobami w Ameryce nie zna tajemnicy tego szyfru. Ja ją odkryłem. Ale skończmy tę rozmowę. Czy zdajesz sobie sprawę, że na pani Kabit ciąży podejrzenie o zamordowanie męża? Musisz więc wyznać publicznie, że nie ponosi ona najmniejszej odpowiedzialności za tę tragedię. Niczego więcej nie pragnę. Ostrzegam pana, że wszystko, co pan powie, może być użyte przeciwko panu. Teraz to nie ma znaczenia. Znałem panią Kabit od dziecka. To jej ojciec ułożył ten szyfr. Był szefem naszej bandy. Gdy Elsie dowiedziała się o naszym procederze, zabrała własne uczciwie zarobione pieniądze i wyjechała do Londynu. Dopiero po jej ślubie z tym Anglikiem udało się ustalić miejsce jej pobytu. Przyjechałem i starałem się ją nakłonić, by rzuciła męża i wróciła do mnie. Nie chciała. Zacząłem jej grozić. Wtedy przysłała mi błagalny list z prośbą, bym niezwłocznie opuścił Anglię. Pisała, że jeśli wybuchnie jakiś skandal lub coś się stanie jej mężowi, to ona tego nie przeżyje. Obiecała jednak spotkać się ze mną krytycznej nocy o 3 nad ranem i porozmawiać, pod warunkiem, że dostawię ją potem w spokoju i odejdę. Gdy zjawiłem się o wyznaczonej porze pod oknem, przyszła i starała się wcisnąć mi pieniądze na wyjazd.
Zdenerwowałem się. Wtedy wpadł jej mąż z rewolwerem. Ja też miałem broń. Z początku starałem się go tylko nastraszyć. Ale on sam strzelił do mnie. Chybił. Niemal w tej samej chwili ja strzeliłem. Kabit upadł. Gdy uciekałem przez ogród, słyszałem jeszcze, jak ktoś zamyka okno. Tak. No, czas na nas, panie Sleni. Czy mogę ją przedtem zobaczyć? Nie. Pani Kabit jest nieprzytomna. Panie Holmes, jeśli bym znowu miał kiedyś jakąś ważną i trudną sprawę, to byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł pracować z panem. Ależ oczywiście, drogi inspektorze, oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Spróbuj przeczytać ten list, Watsonie. Oczywiście, no tak. Te figurki oznaczają litery. Nie potrafię. To tylko dwa słowa. Przyjdź natychmiast. Byłem przekonany, że Sleni nie odmówi temu zaproszeniu. W ten sposób, mój drogi, zakończyliśmy całą sprawę. A adres na liście? Pisałeś go innym charakterem pisma? Oczywiście. Oczywiście podrobiłem charakter pisma pani Kabit. Podrobiłeś? A cóż w tym trudnego, Watsonie? Jest to bardzo cenna umiejętność. Pomyśl, mój drogi, mógłbym na przykład podrabiać podpisy na czekach. Och, Holmesie! W cyklu Zabójcze historie przypomnieliśmy nagrane w 1979 roku słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a pod tytułem Tańczące sylwetki. Metodycznie, z pewnością zdołamy ją poznać. Jednak ten jeden rysunek do tego nie wystarczy. Gdyby znowu ukazały się nowe tańczące sylwetki, proszę za każdym razem sporządzić ich kopię. Ach, zrobię to z pewnością. Tak. Tak, trzeba też dyskretnie zbadać, czy w najbliższej okolicy nie pojawił się ktoś nowy. Jest to jedyna rada, panie Kabit, jakiej mogę udzielić panu w tej sytuacji. Za mało mamy konkretów, które by dawały podstawę do wszczęcia dochodzenia. Jeśli by nagle coś się wydarzyło, to w każdej chwili jestem do pańskiej dyspozycji. No, jestem panu bardzo wdzięczny. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Kabit. No i co o tym sądzisz, mój drogi? No, pan Kabit to wspaniały człowiek. Potomek starej angielskiej rodziny, uczciwy, szlachetny. A wiesz, Holmesie, szczególnie zaimponowała mi jego miłość i zaufanie do żony. Masz słuszność, Watsonie, ale mnie bardziej interesuje, co sądzisz o wydarzeniach, które stały się przyczyną wizyty pana Kabita. Chodzi ci o te rysuneczki? Tak. Ach, to z pewnością jakiś żart. Ta sprawa działa mi już na nerwy, panie Holmes. Nie jest przyjemne, gdy otaczają pana niewidzialni, nieznani osobnicy o niewiadomych zamiarach. Proszę się uspokoić. Ale stokroć gorzej jest, gdy widzi pan, że ta sytuacja wpędza do grobu żonę. Czy mimo to nie odkryła przed panem nawet rąbka tajemnicy? A niestety. Chociaż były chwile, że biedactwo już chciało coś powiedzieć, ale no, nie zdecydowała się na to. Starałem się jej to ułatwić, ale przyznaję, czyniłem to bardzo niezręcznie. Widzę, że ma pan jakieś nowe wiadomości. O tak, tak. Mam kilka nowych rysunków tańczących figurek. Proszę, może pan... Wczoraj musiałeś ostatecznie zdecydować się, czy przystąpisz do spółki, tak? Zgadza się. Twoja książeczka czekowa leży w moim biurku i nie prosiłeś mnie o klucz, czyli nie masz zamiaru lokować w ten sposób pieniędzy. Och, jakie to śmiesznie proste. A widzisz, Watsonie, po rozwiązaniu każdy problem wydaje się dziecinnie prosty.
Zobaczymy, jak dać sobie radę z niewyjaśnionym. Popatrz na tę kartkę. Tak? I pokaż, co potrafisz. No ale szkolm się, to przecież dziecinne gry z mowy. Tak sądzisz? A cóż to może być innego? To właśnie chcę koniecznie wiedzieć pan Hilton Cabot, właściciel majątku ziemskiego Riddingthorpe w hrabstwie Norfolk. Ta kartka była załączona do listu, który nadszedł ranną pocztą. On sam ma przyjechać późniejszym pociągiem. O, słyszysz, Watsonie? Tak, dzwonek. To z pewnością pan Cabot. Z pewnością pan Cabot. Dzień dobry panom. Dobry. Nazywam się Cabot. A proszę, proszę bliżej. Czekaliśmy właśnie na pana. Proszę, proszę siadać. No i co panowie sądzą o tym wypadku? Słyszałem, panie Holmes, że lubi pan tajemnicze zagadki. Ta jest chyba jedną z najdziwniejszych. Papier z hieroglifami specjalnie wysłałem wcześniej, aby pan miał czas zbadać go przed moją wizytą. Na pierwszy rzut oka wygląda to na szereg maleńkich, tańczących figurek. Dlaczego przypisuje pan temu jakieś znaczenie? Nigdy bym tego nie uczynił, gdyby nie zachowanie mojej żony. Te dziwaczne rysuneczki śmiertelnie ją przeraziły. Co prawda nie powiedziała mi tego, ale zorientowałem się po jej zachowaniu. I właśnie dlatego chciałbym wyjaśnić tę całą sprawę. W takim razie rzecz zapowiada się ciekawie. W swoim liście podał mi pan kilka szczegółów. Byłbym jednak panu bardzo zobowiązany, gdyby pan zechciał jeszcze raz wszystko opowiedzieć. Tak, ale... Ja zupełnie nie umiem opowiadać. No. Jeśli bym więc niezbyt jasno się wyrażał, proszę mi przerwać. Oczywiście. Zaczęło się to w zeszłym roku, po moim ślubie. Aha, może najpierw opowiem, jak do niego doszło. Prosimy. Przed rokiem przyjechałem do Londynu. W pensjonacie, w którym zamieszkałem, poznałem młodą Amerykankę, Elsie Patrick. Tak. Nim upłynął miesiąc, zakochałem się w niej i pobraliśmy się. Myślą panowie zapewne, że to szaleństwo, aby mężczyzna z dobrej, starej rodziny zawierał związek małżeński z kobietą, o której przeszłości ani pochodzeniu nic nie wie. No, mieliśmy okazję słyszeć o większych szaleństwach. Ale zrozumiecie panowie mój postępek, gdy zobaczycie i poznacie moją żonę. Muszę zresztą przyznać, że Elsie dała mi wszelkie szanse wycofania się z powziętej decyzji. Wyznała, że miała w swym życiu... kilka bardzo nieodpowiednich znajomości, lecz w sobie samej nie ma nic do zarzucenia. Dodała także, że jeśli mimo tego, co mi powiedziała, zechce poślubić ją, muszę przyrzec, że nigdy nie będę się starał dowiadywać o jej przykrą przeszłość. Oświadczyłem, że zgadzam się na jej warunki i dochowałem ich. Byliśmy szczęśliwi do czasu, kiedy przyszedł list, mniej więcej miesiąc temu. List? Tak, do żony z Ameryki. Zauważyłem znaczek pocztowy. Przeczytała list i zbladła śmiertelnie, po czym wrzuciła go w ogień. Nie uczyniła potem na ten temat najmniejszej zmianki. Ja również milczałem, dałem przecież słowo. Od tej pory Elsie zachowywała się bardzo niespokojnie, a najgorsze zaczęło następować dopiero potem, mniej więcej przed tygodniem. W ubiegły wtorek zauważyłem na parapecie jednego z okien szereg małych, śmiesznych figurek, podobnych do tych na kartce. Tak. Narysowano je kredą. Myślałem, że to sprawka chłopca stajennego, ale on nic o tym nie wiedział. Kazałem zetrzeć te rysunki. Kiedy później mimochodem wspomniałem o ich żonie, przejęła się tym bardzo i prosiła mnie gorąco, abym następnym razem pokazał jej te bazgroły. W ciągu tygodnia nie zaszło nic godnego uwagi. Dopiero wczoraj znalazłem ten papier. Proszę. Leżał na zegarze słonecznym w ogrodzie. Gdy pokazałem go Elsie, padła zemdlona. Kiedy odzyskała przytomność, z jej oczu wyzierał obłędny strach. No i wtedy właśnie postanowiłem zwrócić się z tą sprawą do pana. Nie jestem człowiekiem bogatym. Gdyby jednak mojej ukochanej żonie zagrażało jakieś niebezpieczeństwo, cały mój majątek oddam, by jej bronić. A czy nie sądzi pan, panie Cabot,
że najlepszym wyjściem byłoby namówić żonę, by zdradziła panu swą tajemnicę. No, oczywiście. Tak by było najlepiej. Miałaby wówczas okazję przekonać się, że jestem jej najlepszym przyjacielem, ale przyrzeczenie obowiązuje, panie Holmes. No, nie mogę nakłaniać jej do wyznań. Mam jednak prawo działać na własną rękę i tak zamierzam uczynić. Pomogę panu. Aha, czy nie zauważono kogoś obcego w sąsiedztwie pańskiej posiadłości? Nie. Jeżeli się nie mylę, mieszka pan w bardzo spokojnej okolicy, gdzie prawdopodobnie każda nowa twarz zwraca na siebie uwagę. To dotyczy tylko mego najbliższego otoczenia, tak. Bo nieopodal znajduje się kilka uzdrowisk i okoliczni farmerzy wynajmują pokoje kuracjuszom. Te rysunki zawierają jakąś treść. Jeśli szyfr ułożono... Zapraszamy na kolejne słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a. Tańczące sylwetki. Tak, Watsonie, masz rację. Nie warto kupować tych południowoafrykańskich akcji. To podejrzany interes. Co? A skąd ty, Ulrichem? Przyznaj się, że cię kompletnie zaskoczyłem. Odgadłem twoje myśli. Istotnie. Właściwie powinienem zażądać, abyś to zdumienie potwierdził na piśmie. A dlaczego? Ponieważ za 5 minut powiesz, że moje wnioskowanie było śmiesznie proste. Z całą pewnością niczego takiego nie powiem. A widzisz, drogi Watsonie, to wcale nie jest takie trudne. Trzeba po prostu ułożyć łańcuch wniosków, z których każdy wynika logicznie z poprzedniego. Mając gotowy wynik, usuwamy wszystkie pośrednie wnioski i słuchaczowi przedstawiamy tylko punkt wyjściowy rozumowania i ostateczny wynik. To wywiera przeważnie wstrząsające wrażenie. Ot, taka sztuczka obliczona na efekt. Ciekawe, jak było w tym przypadku. Po prostu spojrzałem na zagłębienie pomiędzy twym palcem wskazującym a kciukiem lewej ręki. Na podstawie tej obserwacji stwierdziłem, że nie zamierzasz ulokować swego niewielkiego kapitału w polach złotodajnych. Jaki tu może być związek? Bardzo ścisły. Otóż, gdy wczoraj, Watsonie, wieczorem wróciłeś z klubu, zauważyłem na twej lewej ręce, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, ślady kredy. Grałeś w bilard. I aby natrzeć kij, w tym właśnie miejscu umieściłeś kredę. Zgadza się? No tak, ale... Z nikim innym, prócz Thurstona, nigdy nie grywałeś w bilard, prawda? 4 tygodnie temu opowiadałeś mi, iż Thurston otrzymał opcję na kupno jakiejś posiadłości w południowej Afryce. To opcja prawda. Ta wygasła w ciągu miesiąca, a więc...